Witam w poniedziałek i zapraszam na kartę dnia. Mam już tutaj gotowy układ, który świadczy o tym, że dosyć dużo będzie się działo w poniedziałek. Zaczynamy tydzień z przytupem, bo tutaj aż dwie karty świadczące o dużych zmianach mi się pokazały. No, to może być duża zmiana w tym dniu, albo może być początek po prostu jakichś zmian, ale po kolei. Co pokazało nam się w karcie, która symbolizuje nas samych? Czwórka kielichów. Coś się dzieje, a ty tego nie widzisz. Nie widzisz albo nie chcesz zobaczyć po prostu. Dlaczego? Dlatego, że wygodnie ci jest z tym, co masz. Boisz się zmian, boisz się wyjścia ze strefy komfortu. Czasami też mówi się o tym, że nawet jak jest źle, to przynajmniej jest źle, ale wiesz jak jest, tak? Czujesz się w tym złym pewnie. A tutaj się pojawiły zmiany. Te zmiany bardziej widzę w środowisku pracy, w tym, czym się zajmujesz na ten moment, jak jest twój fach, zawód, to, co robisz własnymi rękoma. Nie widzisz tego, ale te zmiany idą. Idzie nowe. I to idzie z zewnątrz. Tak jak mówiłam wcześniej, to są arkana wielkie. Te zmiany są nieuniknione. Prawdopodobnie też nie spodziewasz się tego, że ta sprawa przybierze taki obrót, bo koło fortuny świadczy o tym, że raczej się tego nie spodziewamy, ale te zmiany idą. Może po wysłuchaniu tego filmu bardziej będziecie wyczuleni na te zmiany, więcej zobaczycie, szerzej otworzycie swój umysł, swoją intuicję tutaj, więcej po prostu będziecie widzieć. Trochę też w tej czwórce kielichów widzę taką sytuację, że może nie chcecie zauważyć tych zmian, dlatego że wam jest wygodnie, tak jak też wcześniej powiedziałam. Wygodnie jest nawet jak jest źle, ale to przynajmniej wiem jak jest. Otwórzcie się, bo zmiana w karcie śmierci przy tym układzie, gdzie mam ładne karty, to prawdopodobnie będą zmiany na lepsze, tak? To będą dobre zmiany. Tak więc zaczynamy z przytupem ten poniedziałek. Udanych zmian, trzymajcie się, pa, pa.